Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem stąpił z góry i przyszedł do uczniów, ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali go. Na widok Jezusa duch zaraz począł miotać chłopcem, także upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca, od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś odrzekł, od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus mu odrzekł, jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Zaraz ojciec chłopca zawołał, wierzę, zaradź memu niedowiarstwu. Dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o wydarzeniu i uzdrowieniu opętanego epileptyka. Jak słyszeliśmy, Pan Jezus powrócił z góry przemienienia, wraz ze swymi uczniami, obecny na górze, objawił swoje bóstwo. Wszyscy byli zachwyceni Jezusem. Doświadczyli czegoś niezwykłego. Doświadczyli miłości Boga. I ten sam Jezus staje przed sytuacją, która przerosła jego uczniów. Chłopiec opętany przez złego ducha. Na pytanie Jezusa skierowane ku Ojcu. Wierzysz w to, że mogę to zrobić? Odpowiada, wierzę, ale zaradź memu niedowiarstwu. Czym jest wiara? Wiara to spotkanie z Bogiem. Ale jaka jest nasza wiara? Komu wierzymy? Jak wierzymy? Czy rzeczywiście w naszej codzienności żyjemy wiarą? Gdy rozważamy temat wiary, to zawsze nasuwa się sytuacja z apostołami, którzy widzieli różne cuda, które czynił Chrystus. I wydawać by się mogło, że oni wierzą naprawdę. Ale w chwilach trudnych, w chwilach krytycznych, ta wiara w nich często słabła. A cóż my możemy powiedzieć, ludzie XXI wieku? My każdego dnia musimy prosić Pana. Panie, przymnóż nam wiary. Pomóż nam, by wiara rzeczywiście wskazywała na Boga, który jest i który nas kocha.